Dzień dobry, witam serdecznie na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej. Z nami trener zabrzeńskiego Górnika, pan Marcin Brusz. Dzień dobry. Panie trenerze, przechodzimy do pytań. Pan Maciej Kauf z redakcji Roosevelta 81 pyta, czy zmiana Aleksandra Paluszka w przegrym meczu była podyktowana jego błędem, czy może szukał pan innego ustawienia na drugą połowę? Szukaliśmy innego ustawienia na drugą połowę, szukaliśmy zmian i wprowadzenie tutaj Piotrka i Ścisłego, żeby grać zdecydowanie więcej do przodu. Krzysztof Śledziński z portalu Czwarta Trybuna. Poza początkiem sezonu Górnik ma problem z kreowaniem sobie sytuacji, niezależnie od zawodników, którzy przebywają na boisku. Nie ma zagrożenia z naszych stałych fragmentów gry, wahadła nie dają za dużo w ofensywie. Czy ma pan pomysł, jak to naprawić? Naszym głównym atutem, i tak zbudowaliśmy zespół, że chcemy trzymać intensywność, chcemy grać do przodu, chcemy stwarzać sytuację, a teraz odnosząc się do tego dzisiejszego spotkania, tylko fragmentami w drugiej połowie byliśmy w stanie to narzucić i wtedy byliśmy groźni. Natomiast tych fragmentów było zdecydowanie za mało, żeby osiągnąć korzystny wynik. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz z portu i portalu Interia.pl pyta, skąd wynikała taka niemoc w naszej grze? Zdecydowanie to, co prędzej też podkreśliłem, zdecydowanie stwarzamy za małą ilość sytuacji, jeżeli gramy dwójką napastników. Liczymy na to, że tych sytuacji będzie więcej i szukamy różnych rozwiązań, nie tylko jeśli chodzi o ustawienia z przodu, ale i w linii pomocy. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli tu nie będziemy groźniejsi, jeżeli tu nie będziemy aktywniejsi, no to nie jest to, co oczekujemy, tak? I to na pewno jest coś, co zdecydowanie dzisiaj powinniśmy robić lepiej. Nie kreowaliście sytuacji z przodu. To wynikało z waszej gry czy z postawy dobrze dysponowanego rywala? Tak, to jest dzisiaj to, co na pewno najbardziej nam nie wychodziło i jak już dostaliśmy się pod pole karne zespołu z Poznania, nie potrafiliśmy się tam utrzymać. Tych sytuacji było zbyt mało, wygrywaliśmy pojedynków, nie szukaliśmy miejsca z przodu, wolnych przestrzeni, żeby wykorzystywać grę jeden na jeden. Ale i również obrona, jeśli chodzi o formację obrony, nie szła za grupą ofensywną, stąd się brało, że tych sytuacji było zbyt mało, żeby odnieść korzystny dzisiaj wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.